Pokój dobry. Pokój dobry. Mieliśmy odcinek Zakochany Ksiądz, to teraz zróbmy odcinek Zakochany w księdzu. Zakochana w księdzu. W każdym. Trzeba będzie zakochana parafianka. No, zakochana. Dobra. Zakochany właśnie... człowiek. Tak, no. Tak. Chcieliśmy powiedzieć dzisiaj o... Takie pytanie otrzymaliśmy. No co zrobić, kiedy nie kiedy ksiądz kimś zakocha, no ale kiedy ktoś zakocha się w księdzu. Jak żyć? Jak, co zrobić? Jak żyć z tym, ojej, nie? Ojej. Ja myślę, że to trzeba zobaczyć, że no, tak jak mówiliśmy, no, stan zakochania to jest stan no, taki trochę nie zawsze od nas zależny. No ale to jest to pytanie analogicznie, co zrobić, kiedy osoba jest sakramentalnie już związana, a my się w niej zakochujemy, tak? Nie ma do niej dostępu. Analogicznie, co zrobić, jeżeli zakochuje się w żonatym mężczyźnie, tak? To jest to, co zrobić? No, pozwól się tej osobie zbawiać, tak? Nie wchodź z butami, nie niszcz tego związku, który jest, nie odczynia jakoś to od Pana Jezusa i nie wchodź w miejsce Chrystusa, tak? Dlatego, że rozbijając związek sakramentalny, wchodzisz w miejsce Chrystusa w tym związku. Myślę, że ważna jest świadomość, kto jest kim i kto do czego jest powołany. Ja to ja. Ja to ja, a ja skoro ty. Tak. Więc pewnie, że może się zdarzyć taka sytuacja, że dziewczyna, kobieta zakocha się w księdzu, w swoim katechecie, prawda, czy duszpasterzu. Ale to jest właśnie okazja do tego, żeby czynić dobro. Ja bym z takiego faktu zakochania nie robił tragedii, dramatu, wręcz przeciwnie, myślę, że to jest niezwykły taki impuls do tego, żeby jeszcze większą troskę włożyć w to, żeby ten kapłan jak najgorliwie wypełniał swoje zadania, swoje obowiązki, żeby moja miłość, żeby to moje zakochanie przerodziło się w miłość, która będzie owocowała no niezwykłą troską o świętość tego kapłana. To może być fantastyczne owoce. Tak, no chodzi o to, żeby to nie była taka miłość zaborcza, rozumiem, tak? Że ja teraz coś mi zakochuję i nagle jestem, nie wiem, zazdrosna o jakieś relacje z kimś, że ja nagle teraz... no myślę, że wiemy, o co chodzi. Natomiast to, co tutaj, co Franciszek powiedział, myślę, że jest dość ważne. Nade wszystko, aby pamiętać, kto jest kim. Kto jest kim, bo czy może... Ja to ja. A ty. Bo może być taka miłość też samolubna. To znaczy, że ja potrzebuję kogoś do kochania i ktoś jest do mnie obiektem do kochania i ja go zawłaszczam wręcz. Bo to nie zostawia mu wolności, nie zostawia mu możliwości decydowania o sobie. Nie szanuje czyjegoś wyboru, że ktoś wybrał na przykład tę kobietę, jestem w związku sakramentalnym, ktoś wybrał Chrystusa, kapłana, jestem kapłanem. To nie jest istotne. Ja jestem na pierwszym miejscu. To jest również złamanie pierwszego przykazania, dlatego że ja stawiam się w miejscu Pana Boga. I to ja jestem teraz najważniejszy w czyimś życiu i będę robić wszystko, aby osiągnąć swój cel, aby, nie wiem, uwieść takiego mężczyznę, aby go w jakiś sposób, nie wiem, usidlić, aby on mnie dostrzegł i całe swoje teraz, nie wiem, zaangażowanie skierował na mnie. Nie za bardzo. Natomiast to, co mówię, to jest jedna sprawa. I druga, ja myślę, że też trochę tak trzeba chyba nie prowokować sytuacji, nie? To jak gdzieś tam jesteśmy w kimś, no czujemy że jakieś większe uczucie i tak dalej, to też tak jakby samemu siebie tak próbować w jakiś sposób trzymać na dystans, nie? Unikać ciągle choćby pozorów zła, prawda? Bo to tak potem jest. Ja idę na przykład teraz na, nie wiem, na rozmowę duchową, ale pytanie, czy naprawdę ja potrzebuję rozmowy duchowej, czy ja chcę się z tym kapłanem spotkać, czy tak? Po prostu pogadać. No dokładnie, czy ja potrzebuję jego towarzystwa, nie? Ja idę, nawet to może być, w skrajnym wypadku to może być tak, że ktoś będzie chodził tylko i wyłącznie na msze święte, to ten kapłan odprawia, że ktoś będzie się spowiadał tego kapłana, żeby właśnie troszeczkę z nim pobyć, usłyszeć jego głos, jakoś mieć taką namiastkę doświadczenia jakiejś relacji, nie? Jakiejś troski, ten kapłan może nic nie wiedzieć i on się będzie troszczył, będzie się nawet pytał, martwił, bo będzie zajmował się jakimś problemem, a to sobie nie będzie chodziło o rozwiązanie problemu, ale właśnie wręcz o generację tych problemów, bo wtedy jest się w centrum. Jest okazja, żeby się spotkać. Tak, tak. To myślę, że może musi być jasno zrobione, dlaczego ja z tą osobą chcę być, nie? No i właśnie kim on jest, bo trzeba też pamiętać, że jeżeli na twojej drodze jest jakiś kapłan postawiony, to ty również masz za zadanie troszczyć się o to, aby to osoba była święta. Jeżeli na naszej drodze jest postawiona jakaś kobieta, nawet wtedy byśmy się powiedzmy zakochali, to ostatecznie my musimy się troszczyć, aby to osoba była święta, czyli aby ona realizowała swoje powołanie. I my także. I my też. No. Hello. Także tego. Także jakby to powiedzieć. No.
Chociaż, przepraszam, tak sobie myślę, że jest, czasami można pomylić ten stan zakochania, jakiegoś zadłużenia się z potrzebą niestety jakiejś zdrowo rozumianej ojcowskiej troski, jakiegoś autorytetu męskiego w życiu, że w pewnym wieku czasami też pewnie dziewczyny, nie doświadczając jakichś takich zdrowych, dobrych relacji w domu z tatą, szukają tych relacji w kimś, kto jest autorytetem i mają jakieś poczucie bezpieczeństwa, że on nie skrzywdzi. No, oczywiście mogą być jakieś nadużycia, które oczywiście są przez nas ewidentnie potępiane i złe, żeby było jasne. Ale czasami bywa także i tak, że ktoś jakby szuka, jakby lgnie do jakiegoś kapłana, nie, przepraszam, jak do faceta. A jak do dobrego ojca. Ale jak do ojca, jak do przyjaciela, bo... jak do kogoś, kto ma też taką męski punkt widzenia, może poradzić. Właśnie część uczy bezpieczny w tym czasie, bo właśnie do tego, że ktoś jest księdzem, to mnie nie skrzywdzi, to też jest duża odpowiedzialność dla nas, dla księży. Ale właśnie w tych relacjach, tak, jeżeli one na początku tak właśnie bardzo pozytywnie wyglądają, trzeba jednak czuwać, trzeba badać swoje serce, prawda, żeby... No zawsze trzeba badać serce, zawsze. Duchy rozpoznać. Poznawać. No, ale coś leci. No. Pokój dobro. Pokój dobro. Boże, trzymacie się w tym kraju.